Ostatnio nagrałem takie wystąpienie na temat studiów i ludzie zaczęli nagle uważać, że wszystkie studia są do chrzanu. Otóż to nie jest tak. Są studia dopasowane do człowieka, są ludzie, którzy powinni iść na studia, są ludzie, którzy nie powinni iść na studia. Z różnych powodów. Jedni nie powinni iść na studia, bo się na nich nie nadają z powodu zbyt niskiego poziomu, a inni dlatego, że mają inny profil, powinni zostać biznesmanami, powinni iść do pracy, zarabiać, prawda, robić wielkie być może biznesy, no i potem się ewentualnie dokształcać przez internet, czy płacąc za jakąś naukę. Także to jest istotne, żeby zrozumieć, że nie ma po prostu studiów. W Polsce przez studia rozumie się studia na wyższej szkole pielęgniarskiej, czy gender studies, prawda, czy i fizykę teoretyczną. Jedne i drugie nazywa się studiami. To mi trochę przypomina jedno plemię indiańskie w Amazonce, która ma tylko jedno słowo na wszystkie przedmioty metalowe, czy będzie to igła, czy samolot, wszystko ma jedną nazwę, bo jest z metalu. Otóż tak oczywiście nie jest i nie można wrzucać wszystkich w czambuł. Ktoś napisał, że on pogardza wszystkimi studentami. No przecież nie. Istnieją studenci, którzy się bardzo pracowicie uczą, czasami sobie piją piwko też, prawda, ale są tacy, którzy go nie piją, są tacy, którzy piją winko, prawda, niektórzy piją tylko czarną kawę albo i nic. Także nie można mieć tutaj żadnych uogólnień. Jedni się uczą pilnie, drudzy mniej pilnie. Jak już powiedziałem, niekoniecznie jest tak, że ludzie najzdolniejsi mają najlepsze wyniki na studiach. To jest zupełnie inna para kaloszy. Ludzie, jak to jest taki wskaźnik, stopniu, to ludzie robią ten wskaźnik po to, żeby mieć jakieś stypendium naukowe, powiedzmy. Ale to wcale nie znaczy, że oni będą później najlepszymi naukowcami. Nie, tylko znaczy, że najlepiej umieją wykonywać polecenia. Natomiast no, uczony na ogół łamie zasady, więc niekoniecznie z niego musi być najlepszy uczony. Ale zostawmy to, pomówmy o sprawie ogólniejszej. Otóż w tej chwili na studia chodzi znacznie więcej ludzi niż chodzić powinno, traci na tym swój czas. I tu muszę ostrzec część moich słuchaczy, że bardzo często chodzą oni na studia, które im nic nie dadzą w przyszłości, poza tym dyplomem, który będą mogli sobie powiesić na ścianie, ale też nic nie dadzą im pożytecznego. Są takie studia niestety, a są studia, które uczą rzeczy pożytecznych, na przykład no, jak się orientować w labiryncie Unii Europejskiej. Jak Unia Europejska się za 5 lat przestanie istnieć, to cała ich wiedza, prawda, stanie się bezużyteczna. Są też prawników. Prawnicy studiują prawo, studiują przepisy, no potem Sejm zmienia kodeks, no i cała ich wiedza praktycznie, przynajmniej ta część wiedzy praktyczna, staje się bezużyteczna. No niestety tak to jest. I tutaj trzeba odróżnić badania naukowe od researchu, od prawdziwej pracy naukowej. Prawda? To jest zupełnie co innego. Co innego jest nauczyć się na pamięć, jak wygląda schemat działania elektrowni, a co innego znać teorię elektryczności, prawda? I na tym się znać. Otóż, proszę Państwa, to co chciałem tutaj powiedzieć, to, żeby Państwo się strzegli przed wszelkimi uogólnieniami w tej delikatnej dziedzinie, jaką są oczywiście studia. Natomiast jedną wadą studiów jest to, że one są bezpłatne. Wiadomo, że tanie mięso psi jedzą, a bezpłatne mięso to są ochłapy, więc pozornie wydawałoby się, że bezpłatne studia powinny być tandetne. Rzeczywiście bezpłatne studia schodzą na psy, ale co jest ciekawe, mamy w Polsce oprócz nich studia płatne, na których poziom jest na ogół, też nie zawsze, na ogół niższy. Dlaczego tak się dzieje? Przecież na tych uczelniach wykładają ci sami profesorowie, którzy wykładają nas na uczelniach bezpłatnych, państwowych. Dlaczego tak się dzieje? Otóż tak się dzieje, ponieważ studia państwowe stwarzają nieuczciwą konkurencję, i to naprawdę nieuczciwą konkurencję, dla studiów prywatnych. Czyli oferują to samo, tylko za darmo, czy za jakąś niewielką tam opłatę, jeśli koszty się tam ponosi, prawda, pójście na studia. Otóż, proszę Państwa, jaki jest tego efekt? Najlepsi studenci
idą na studia bezpłatne. No bo po co mieliby płacić za to samo, co mają bezpłatnie na studia państwowe? A ponieważ z kim przestajesz, takim się stajesz, przeto skoro najwięcej zdolnych studentów jest na studiach państwowych, to poziom jest najwyższy na studiach państwowych i najwięcej skorzysta człowiek, nawet na trochę niższym poziomie, przebywając z tymi studentami zdolnymi w studiach państwowych, a nie nad tymi, którzy się nie dostali na państwowe i muszą płacić na studia prywatne. Otóż to jest zjawisko proste i oczywiste, ale nie wszyscy może zdają sobie z tego sprawę. Także no, dopóki nie zlikwidujemy studiów bezpłatnych, które zresztą mają jeszcze jedną wadę, w tej chwili kształcimy lekarzy, ludzi różnych specjalności, prawda, na Politechnice, jesteśmy bezpłatnie, po czym oni wyjeżdżają za granicę, kto im zabroni, przecież nie można im zabronić, mają rację, że wyjeżdżają, no, ale oczywiście, gdyby przed tym zapłacili za studia, no to wtedy byłoby w porządku. To jak rozwiązać problem płatnych studiów? No po prostu pożyczki. Człowiek zaciąga pożyczkę, nie tam specjalną pożyczkę, tylko normalnie idzie do banku i bierze pożyczkę. No i potem płaci nią za studia i z tej pożyczki płaci za studia. No i potem chce wyjechać za granicę i chce wyjeżdżać, tylko nie spłaca pożyczkę. I wtedy nie ma żadnego problemu. Kapitalizm rozwiązuje problemy, natomiast socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko rozwiązuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju, czyli na przykład jak zabronić człowiekowi, który zdobył studia za darmo, wyjadł za granicę. No, po prostu wszystkie studia muszą być płatne i trzeba to jasno powiedzieć. To są jeszcze resztki socjalizmu, mamy jeszcze naukę, mamy jeszcze medycynę, gdzie kłaży się socjalizm. I tam są kolejki, prawda, tam są nieszczęścia, tam są zawirowania. Musimy wprowadzić wreszcie kapitalizm do Polski, nie tylko w produkcji sznurowadeł, ale również tam, gdzie są rzeczy najważniejsze. Bo dlaczego produkcja sznurowadeł ma być w porząsiu, a takie ważne rzeczy jak nauka i zdrowie mają nadal być robione tandetnie po komunistycznemu. Wszędzie musimy wprowadzić kapitalizm, a wtedy się okaże, że tak samo jak z butami nie ma problemu i ze studiami i z medycyną. To tyle. Dziękuję Państwu za uwagę.